Katecheza 125, modlitwa w Starym Testamencie, część pierwsza. Katechizm w tej części o modlitwie chrześcijańskiej w pierwszym dziale tego właśnie ostatniej części katechizmu przechodzi przez etapy objawienia się Boga. No i właśnie dzisiaj dotkniemy etapu Starego Testamentu, pierwszej części, bo za tydzień dokończymy, bo to jest dużo treści, ale to, co też można powiedzieć, katechizm ma, można powiedzieć, taką różną dynamikę, on zresztą był pisany przez różnych autorów, chociaż zatwierdzony jest przez Ojca Świętego i o ile często ta część poświęcona życiu chrześcijańskiemu i przykazaniom w tych detalach teologii moralnej może być ciężka, to szczególnie pierwsza i druga część katechizmu i teraz czwarta jest taką piękną opowieścią i sami to zaraz zobaczycie. Nie jest to takie bardzo detalistyczne, ale jest to pewna opowieść o historii zbawienia. Dla nas Stary Testament jest ciągle punktem odniesienia, o tym będzie, jak wrócimy znów do pierwszej części katechizmu w nowym sezonie, jak skończymy modlitwę chrześcijańską. Stary Testament nie zdezaktualizował się w takim sensie, on się wypełnił, ale ciągle z nas odniesieniem tego, jak Bóg działał i szczególnie w przestrzeni modlitwy jest bardzo istotny i te wzory modlitwy zapisane przez właśnie autorów natchnionych są do dziś dla nas przestrzeniami Słowa Bożego, które naszą modlitwę ożywia i dlatego też Kościół nam daje przede wszystkim w psalmach, chociaż o psalmach będzie za tydzień. No to przejdźmy do zagadnień dzisiejszej katechezy. Mówimy o objawieniu się modlitwy w Starym Testamencie, stworzenie jako źródło modlitwy, obietnica i modlitwa wiary, Mojżesz i modlitwa pośrednika i ostatnim dzisiejszym zagadnieniem będzie Dawid i modlitwa króla. Objawienie modlitwy w Starym Testamencie. Objawienie modlitwy w Starym Testamencie wpisuje się między upadek i podźwignięcie człowieka, między bolesne wołanie Boga do swych pierwszych dzieci, gdzie jesteś, dlaczego to uczyniłaś, i odpowiedź jednego syna przechodzącego na świat, oto idę, abym spełniał Twoją wolę, Boże. Modlitwa jest więc złączona z historią ludzi, jest związkiem z Bogiem w wydarzeniach ludzi. Pięknie się zgrywa, bo dzisiaj jest niepokalane poczęcie i dokładnie ten dialog słyszymy w pierwszym czytaniu po grzechu. Właśnie. Modlitwa się objawiała stopniowo właśnie na kartach Starego Testamentu między upadkiem i podźwignięciem człowieka, aż do właśnie przyjścia Jezusa Chrystusa, który mówi, oto idę, aby pełnić swoją wolę. Modlitwa jest złączona z historią ludzi, jest związkiem z Bogiem w wydarzeniach ludzi. To właśnie jest bardzo fundamentalne i to się nigdy nie zmienia. Właśnie właściwe doświadczenie modlitwy jest doświadczeniem modlitwy w rzeczywistości, a nie tylko jakimś ćwiczeniem duchowym, które trzeba na przykład powtarzać każdego dnia bez związku z moją historią. Modlitwa jest złączona z historią ludzi, jest związkiem z Bogiem w wydarzeniach ludzi. To także dla nas nauka, dlatego jest to w katechezie. Stworzenie jako źródło modlitwy, czyli u początku istnienia rzeczywistości. Modlitwa jest przeżywana najpierw na podstawie rzeczywistości stworzenia. 9 pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju opisuje ten związek z Bogiem jako ofiarę pierwodzin trzody składanych przez Abla, jako wzywanie imienia Bożego przez Henocha oraz jako wędrówkę z Bogiem. To jest 5 rozdział Księgi Rodzaju. Ofiara Noego jest przyjemna Bogu. Bóg błogosławi Noego, a przez niego błogosławi całe stworzenie, ponieważ jego serce było sprawiedliwe i nieskazitelne. On także odbywa wędrówkę z Bogiem. Taka modlitwa jest udziałem bardzo wielu sprawiedliwych we wszystkich religiach. W niezachwianym przymierzu z istotami żywymi Bóg ciągle powołuje ludzi, by modlili się do Niego. Jednak w Starym Testamencie modlitwa została objawiona przede wszystkim począwszy od naszego ojca Abrahama. Za chwilę będzie o Abrahamie, ale chcę jeszcze wrócić właśnie tutaj o tym, co mówi katechizm. Mówi o Noem, który był sprawiedliwy i mówi, taka modlitwa, taka jak Noego, jest udziałem bardzo wielu ludzi sprawiedliwych we wszystkich religiach. Warto to podkreślać, bo raz po raz ludzie mają taką świadomość Kościoła katolickiego, że Kościół katolicki patrzy na innych ludzi, jako, którzy nie są częścią Kościoła katolickiego, jako prawdopodobnych potępieńców.
Oczywiście, my tu mówiliśmy na katechezie, że wrócimy, jak się objawia zbawienie, które zawsze jest w Chrystusie. Natomiast, co do tej katechizmu podkreślam, że modlitwa, tak jak Noego, jest udziałem bardzo wielu sprawiedliwych wszystkich religiach, którzy jakoś Boga poznają, szukają, tak, często po omacku, ale ich wysiłek duchowy jest realny, nie jest udawany. Rzeczywistość modlitwy istnieje właśnie poza chrześcijaństwem i często jest tym wysiłkiem człowieka. I tutaj katechizm podkreśla, że taka modlitwa jest udziałem bardzo wielu sprawiedliwych we wszystkich religiach. Warto o tym pamiętać. Ale teraz do Abrahama przechodzimy. Na wezwanie Boga Abraham udaje się w drogę, jak mu Pan rozkazał. Jego serce jest całkowicie poddane słowu, jest posłuszny. Istotne dla modlitwy słuchanie serca, które skłania się do Boga. Istotne dla modlitwy jest słuchanie serca, które skłania się do Boga. Słowa mają charakter względny. Modlitwa Abrahama wyraża się najpierw w czynach. Jako człowiek milczenia, w tych miejscach, gdzie się zatrzymuje, buduje ołtarz dla Pana. Dopiero później pojawia się jako pierwsza modlitwa wyrażona w słowach. Cicha skarga, przypominająca Bogu jego obietnice, które, jak się wydaje, nie spełniają się. Od samego początku ukazuje się w ten sposób jeden z aspektów modlitwy. Próba wiary w wierność Boga. Uwierzywszy Bogu, wędrując w jego obecności i w przymierzu z nim, patriarcha Abraham jest gotowy przyjąć pod swój namiot tajemniczego gościa. Ta przedziwna gościnność pod dębami Mamre przygotowuje do zwiastowania prawdziwego syna obietnicy. Od tej chwili, gdy Bóg powierzył mu swój zamysł, jego serce pozostaje w harmonii ze współczuciem Pana dla ludzi i ośmiela wstawiać się za nimi z odważną ufnością. No właśnie, Abraham jest tym pierwszym, który zaczyna odpowiadać Bogu na jego przyjście w tym właśnie tej drodze ratowania ludzkości. Jeden z aspektów modlitwy, który u Abrahama się objawia, to jest próba wiary w wierność Boga. I znów ta próba wiary nie będzie oszczędzona nikomu, kto idzie drogą wiary. To jest właśnie uczenie się rzeczywistości wiary przez modlitwę. Można powiedzieć, że jednym z takich dość częstych sposobów utraty wiary w Boga jest powiedzmy, modliłem się i nie stało się, a tak się modliłem, czyli Bóg mnie nie wysłuchał, czyli albo go nie ma, albo mu na mnie nie zależy. Tak? Czyli nie wejście w modlitwę jako rzeczywistość, która ćwiczy moją wiarę. A to znaczy, jeżeli ja jestem człowiekiem wierzącym, to co? To mówię, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, tak? A nie załatwię sobie z Panem Bogiem sprawy, o które mi chodzi. To jest właśnie modlitwa taka najbardziej niechrześcijańska, bo w modlitwie nie o to chodzi, żeby załatwić sobie sprawę z Panem Bogiem, która nam chodzi, albo się wypełnia jego wola, nie? I ona często jest właśnie próbą wiary. Ale także, tak jak jest u Abrahama, Bóg do niego mówi i on ośmiela się wstawiać za innymi, tak? Mamy tą modlitwę pierwszą stawienniczą, kiedy Abraham mówi, a jak tam będzie, może 10, tak? Targuje się, można powiedzieć, o ocalenie Sodomy. Czyli wchodzi w przestrzeń stawiennictwa, która także jest nam dawana, tak? Wielu ludzi, którzy modli się codziennie albo często krąg do miłosierdzia Bożego, co robi? Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Robimy to samo, co Abraham, tylko wskazuję na Jezusa w tej modlitwie. Tak? Modlitwa wstawiennictwa, która uczy się, kiedy spotykam i poznaję Boga, który zaprasza mnie, abym z nim stawiał, przed nim stawiał się za rzeczywistość świata. Modlitwa chrześcijańska i życie duchowe to nie jest takie koncepty teologiczne, filozoficzne. Jeżeli my tylko skupimy się na kategoriach takich kwantyfikatorów ogólnych, to można powiedzieć, no co ma znaczenie, czy się modlę, czy nie, Bóg wszystko i tak zrobi po swojemu. No nie, tylko to jest przestrzeń wiary chrześcijańskiej, kiedy ja wchodzę w relację z Bogiem i uczę się tak, jak On uczy swojej obecności i działania na kartach Pisma Świętego. Jako ostateczne oczyszczenie jego wiary, Bóg żąda od niego jako tego, który otrzymał obietnicę, aby złożył w ofierze syna, którego mu dał. Wiara Abrahama nie słabnie, mówi on. Bóg upatrzy sobie jagnię na całe obalenie. Myślę bowiem, że Bóg mocen, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych. To jest list do Hebrajczyków, który mówi o właśnie wierze Abrahama, później o wierze innych sprawiedliwych Starego Testamentu.
W ten sposób ojciec wierzących upodobnił się do ojca, który nie oszczędzi własnego syna, lecz wyda go za nas wszystkich. Modlitwa odnawia w człowieku podobieństwo do Boga i pozwala mu uczestniczyć w mocy miłości Bożej, która zbawia wielu. Bóg ponawia swoją obietnicę wobec Jakuba, przodka 12 pokoleń. Zanim Jakub zmierzy się ze swym bratem Ezawem, walczy on przez całą noc z kimś tajemniczym, który odmawia wyjawienia swego imienia, ale błogosławi go, zanim opuści go o świcie. Duchowa tradycja Kościoła widziała w tym opisie symbol modlitwy jako walki, wiary i zwycięstwa wytrwałości. I znów z kart Pisma Świętego objaśnia modlitwa, która także nas dotyczy. Modlitwa odnawia w człowieku podobieństwo do Boga i pozwala mu uczestniczyć w mocy miłości Bożej, która zbawia wielu. Najprostsza modlitwa, każde zwracanie się spoza nas, bo tym de facto jest modlitwa, kiedy ja wewnętrznie otwieram się na inną rzeczywistość Bożą, to się dzieje. Ale także, jeżeli wzrastam w wierze, właśnie mówimy o tej historii, kiedy Jakub przeprowadził całą rodzinę już za potok Jakbok i nagle ktoś przyszedł do niego i walczył z nim całą noc. Jakub co mówi? Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. A potem zostaje mu uszkodzone lekko jego ciało na pamięć tego wydarzenia. I znów to jest pewna rzeczywistość, która może objawiać także w naszym życiu, w naszym dziś, w naszych faktach życia. Przechodzimy teraz do Mojżesza. Mojżesz i modlitwa pośrednika. Gdy zaczyna się wypełniać obietnica, Pascha, wyjście z Egiptu, nadanie prawa i zawarcie przymierza, modlitwa Mojżesza jest wzruszającą figurą modlitwy wstawienniczej, która dopełni się w jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi, Chrystusie Jezusie. Także tutaj Bóg przychodzi pierwszy, wzywa Mojżesza ze środka płonącego krzewu. Wydarzenie to pozostaje jedną z pierwszorzędnych figur modlitwy w żydowskiej i chrześcijańskiej tradycji duchowej. Rzeczywiście, jeśli Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba powołuje swego sługę Mojżesza, to dlatego, że jest Bogiem żywym, który pragnie życia ludzi. I dalej. Objawia się, by ich zbawić, ale nie sam lub wbrew ich woli. Powołuje więc Mojżesza, by go posłać, by go włączyć w swoje współczucie, w swoje dzieło zbawienia. W tym posłaniu jest jakby Boże błaganie i po długim sporze Mojżesz dostosuje swoją wolę do woli Boga Zbawiciela. Jednak w dialogu, w którym Bóg zwierza się Mojżeszowi, uczy on również modlitwy. Próbuje się wycofać, czyni zarzuty, a przede wszystkim stawia pytania i właśnie w odpowiedzi na jego pytanie Pan powierza mu swoje niewypowiedziane imię, które objawi się w jego wielkich dziełach. Właśnie początek powołania Mojżesza w Księgi Wyjścia to jest doświadczenie krzewu i wejście w dialog z Bogiem i powierzenie mu misji. Znów, dzisiaj święto patronalne Ruchu Światło Życie, ci, którzy przeżyli świadomie drugi stopień, to się wiele o Mojżeszu nie tyle dowiedzieli, co przeżyli i także swojego miejsca w tym wydarzeniu, że taki jest Bóg, wybiera ludzi, powołuje, posyła im towarzyszy. No i dalej, rzecz bardzo bliska dla wszystkich członków Ruchu Światło Życia, namiot spotkania, Księga Wyjścia, 33 rozdział, 11 wers. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Modlitwa Mojżesza jest obrazem modlitwy kontemplacyjnej, dzięki której sługa Boży pozostaje wierny swemu posłaniu. Mojżesz często i długo rozmawia z Panem, wstępując na górę, by go słuchać i błagać, wstępując ku ludowi, by mu przekazać słowa jego Boga i by go prowadzić. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego w sposób jawny, ponieważ Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. Są dwa cytaty z księgi Liczb, ale tu też właśnie Mojżesza objawia się ta bliskość Boga, który traktuje człowieka jako przyjaciela, z którym chce rozmawiać. I o ile Mojżesz był wyjątkiem w Starym Testamencie, to w Nowym Testamencie przez chrzest to powinno być naszą normą, dlatego że jesteśmy dziećmi Bożymi, współdziedziczymy z Chrystusem, więc nie musimy szukać tylko jakichś specjalnych ludzi. Bóg dla każdego z nas chce rozmawiać z nami twarzą w twarz, jak z przyjacielem. Z tej zażyłości z Bogiem wiernym, nieskorym do gniewu i bardzo łaskawym, Mojżesz czerpał siłę i wytrwałość w swoim stawiennictwie.
Nie modli się za siebie, ale za lud, który Bóg sobie nabył. Mojżesz stawia się zarówno w czasie walki z Amalekitami, jak też by uzyskać uzdrowienie Miriam. Ma to miejsce jednak przede wszystkim po odstępstwie ludu, kiedy Mojżesz stawia się do Boga, by ocalić lud. Powody jego modlitwy, wstawiennictwo jest także tajemniczą walką, będą inspirować odwagę wielkich ludzi modlitwy zarówno w narodzie żydowskim, jak i w Kościele. Bóg jest miłością, jest zatem sprawiedliwy i wierny. Nie może przeczyć samemu sobie, musi pamiętać o swych cudownych dziełach. W grę wchodzi jego chwała. Nie może opuścić ludu, który nosi jego imię. I znów, modlitwa, która jest wstawiennictwem za innych, za rzeczywistość. To jest też imię modlitwy chrześcijańskiej. Tu już Kościół wyraźnie mówi, że wydarzenia z Księgi Wyjścia będą inspirować wielkich ludzi zarówno w narodzie żydowskim, jak i w Kościele. Do dziś tak jest, że tak się dzieje, że stawia się człowiek za lud szeroko i w ogóle odkrywa wstawiennictwo. Nie tylko prośby o dla moje sprawki małe, tylko wstawiam się za innymi ludźmi. Wstawiam się. Tak jak Mojżesz, odkryjemy to, że tak naprawdę Mojżesz był zapowiedzią Chrystusa, który się za nami nieustannie wstawia, jak mówi Nowy Testament. I ostatni dział na dziś, Dawid i modlitwa króla. Modlitwa ludu Bożego rozwinie się w cieniu przybytku Boga, Arki Przymierza, a potem świątyni. Modlitwy będą uczyli go przede wszystkim przewodnicy ludu, kapłani i prorocy. Samuel jako dziecko od swej matki Anny nauczył się trwać przed Panem, a od kapłana Helego jak słuchać jego słowa. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Później także on pozna cenę i ciężar wstawiennictwa. Jeśli o mnie chodzi, niech to będzie ode mnie dalekie, bym zgrzeszył przeciw Panu, przestając się za Was modlić. Będę Wam pokazywał drogę dobrą i prostą. I znów mamy w Starym Testamencie bardzo wiele właśnie wzorów uczenia modlitwy i też także rzeczywistości, mówię, ciężar wstawiennictwa. Samuel ukazuje się jako ten, który się ofiarowywuje i my również w tej rzeczywistości możemy żyć współofiary z Jezusem Chrystusem w naszym wstawiennictwie za innych. Dawid jest w pełni królem według Bożego serca, pasterzem, który modli się za swój lud. I lud w jego imieniu, tym, którego poddanie się woli Bożej, wysławienie Boga oraz skrucha, będą dla ludu wzorem modlitwy. Ponieważ jest namaszczony przez Boga, jego modlitwa jest wiernym przyglęciem do Bożej obietnicy. Jest miłującym i radosnym zaufaniem do tego, który jest jedynym królem i Panem. Dawid, natchniony przez Ducha Świętego, jest w psalmach pierwszym prorokiem modlitwy żydowskiej i chrześcijańskiej. Modlitwa Chrystusa, prawdziwego Mesjasza i Syna Dawidowego objawi i wypełni znaczenie tej modlitwy. I Dawid jest rzeczywiście szczególny. O psalmach jeszcze powiemy w następnej katechezie, ale psalmy są naszą modlitwą także. Tak. Każdego dnia Kościół modli się ogromną ilością psalmów i w liturgii Eucharystii, i w liturgii godzin. I Dawid ułożył psalmy pod natchnieniem Ducha Świętego, co nam tutaj pokazuje katechizm Kościoła, tak jest, to nie było tylko jego poetyckie jakieś uniesienia, ale Duch Święty go natchnął. I psalmami napisanymi przez Dawida modlił się Jezus Chrystus. One stały się treścią modlitwy Jezusa. My dość rzadko o tym będziemy mieli osobne katechezy właśnie tutaj, bardzo rzadko obecnie w Kościele w takim potocznym rozumieniu w ogóle rozumiemy, że Jezus się modlił, bo bardzo często Jezus dla nas jest kimś w niebie, daleko od nas i nie przeżywamy w ogóle kategorii, że Jezus Chrystus się modlił, tak, że żył w rzeczywistości modlitwy, był prawdziwym człowiekiem. Więc Jezus modlił się słowami psalmów, które ułożył Dawid pod natchnieniem Ducha Świętego i my modlimy się również tymi psalmami jako naszymi z perspektywy Pana Jezusa. O tym będzie jeszcze za tydzień. Ostatni cytat na dziś. Świątynia Jerozolimska, dom modlitwy, który Dawid pragnął zbudować, będzie dziełem jego syna Salomona. Modlitwa w czasie poświęcenia świątyni opiera się na obietnicy Boga i na jego przymierzu, na czynnej obecności jego imienia pośród jego ludu oraz pamięci o wielkich dziełach wypełnionych podczas wyjścia z Egiptu. Król wznosi ręce ku niebu i błaga Pana za siebie, za cały lud, za przyszłe pokolenia, o przebaczenie ich grzechów i o zaspokojenie ich codziennych potrzeb, ażeby wszystkie narody widziały, że On jest jedynym Bogiem i że serce jego ludu całkowicie do Niego należy.
Więc tu mamy jeszcze kontynuację właśnie w postaci Syna Salomona. W obecnym czasie chyba najbardziej takim wymownym wydarzeniem miało miejsce w 2002 roku, kiedy była konsekracja świątyni właśnie Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Ogiwnikach i wtedy jest czytanie Salomona, kiedy Salomon właśnie mówi o tym, czym się stać świątynia i Jan Paweł II odwołuje się do tej modlitwy Salomona w swojej homilii. Także widzimy, jak te rzeczywistości ukazane w Starym Testamencie ciągle do nas przenikają, oczywiście z perspektywy wydarzenia Jezusa Chrystusa. Spotkania z katechizmem Kościoła katolickiego. Zaprasza ojciec Bartłomiej Parys, werbista.